left my phone. Dzień dobry i dobry wieczór. Hello and good evening. Chciałem Państwa przywitać w czytelni Ludwika Flaschena. Welcome to the reading room of Ludwik Flaschen. Na wspaniałym, bardzo ważnym wydarzeniu. At a very important event. Przede wszystkim to tak jak właśnie Monika Bliga, której chciałem tutaj od razu podziękować za to wydarzenie, ponieważ jest osobą, bez której książki, czyli tego bezpośredniego powodu, dziś by nie było z nami. Jest to jeden z najlepszych powodów, dla którego można się spotkać. Po prostu mądra książka o bardzo ważnych sprawach. First of all, we wouldn't be here if it wasn't for the book, which is probably the best reason to meet in any circumstances. And here I would like to give big thanks to Monika Bliga, without whom this would not have been possible. But because this is why what Monika used to say, books are the best reason to meet. That's it. There are no better reasons. Nie ma lepszych powodów do spotkania jak właśnie książki. Nie tylko dlatego, że to słowa, które po nas zostaną, ale to są przede wszystkim świadectwa. And this is not just because of the words that will be left afterwards, after us, but also because of the witnessing. I mamy dzisiaj wielki zaszczyt gościć profesor Marię Szewcową, autorkę tej książki. And it is our honor to welcome to have profesor Maria Szewcowa here, who is the author of this book. Książki Stanisławski na nowo. Rediscovering Stanisławski. Profesor Maria Szewcowa właśnie świadka całej generacji przecież teatru XX i XXI wieku. Kilku generacji może. Profesor Szewcowa, who has been witness to several generations of theater. I oprócz tego, że profesor jest wybitną akademiczką, badaczką i właśnie świadkiem, to dla mnie ma status of a prophet, czyli kogoś, kto wyjaśnia. Apart from being a great researcher into theater, she, to me personally, she has the status of a prophet, so the one who explains. Czyli wyjaśnia nam to, co dla nas zakryte. Explains what is hidden to us. Nie tylko wyjaśnia nam przeszłość, ale ma siłę nakierowania nas w stronę przyszłości. Explaining not only the past, but also somebody who has the force, the power to direct us towards the future. I czyni, że nasze wewnętrzne rozumienie siebie po prostu jest stałe, znaczy mnie stwarza, tak? Daje mi język. Ja się dzięki takim kontaktom i takim książkom po prostu ja siebie rozumiem. And who allows us to gain a greater self-comprehension. I know myself better thanks to such books. Chciałem jeszcze oczywiście przywitać przede wszystkim osoby, bez których nie byłoby tej książki w języku polskim. I tu jestem w tym samym jakby punkcie. Dzięki takiej pracy tłumaczy ja po prostu rozumiem siebie, dlatego że widzę pewną ciągłość, a równocześnie wyzwanie, które stawiają nam swoją pracą. Mam na myśli Edytę i Tomasza Kubikowskich. And I would like also to welcome Mrs. Edyta and Mr. Tomasz Kubikowski, who are the translators of this book, and it's for the very same reasons that I would like to thank them, because it's again the same kind of this translation is the same kind of offers the same kind of continuity through in which I can reflect myself. Jednym słowem, pisanie i tłumaczenie książek dotyczących praktyki teatralnej jest niezwykle trudne. Jest po prostu oddzielną praktyką. In other words, both writing and translating books about theater is a separate practice. It's an art in itself. Witam Was i oddaję... A, jeszcze oczywiście Tomka Wierzbowskiego chciałem przedstawić, który przedstawi nam się głosem, który będzie tłumaczył, który sam jest wspaniałym tłumaczem, drążącym w słowach i trzymających nas na linii strzału. And I will have the pleasure to be the interpreter for tonight. W ten sposób przetłumaczył. Heavens.
I have had so many emotions in the last 48 hours. I have spent half my days crying because I went to hear your work with three wonderful women who all performed on Saturday night in Medea that Przemek staged, and I just cried and cried. And then yesterday I cried and cried. So today I have to stop crying. Today I have to feel the tremendous richness that I have felt these last days, and the tremendous sense of you're faced with something fantastic. And I don't feel ever, I feel humbled. I feel humility in front of serious, deep, profound work. And this is how I felt when I started writing. This is the English version, and this is the Polish version. The same photo, reversed. But this photograph is very significant. It is a painting by at the end of the 19th century, Silver Age painter, Sergei Golovin, who worked with the Ballet Russe. And no one ever knew he worked with Stanislavski. And no one ever knew that he created these fairy tale landscapes and beautiful colors and movement in color. I chose this deliberately because of its movement. If you look carefully at the picture, you see movement. Everything is in movement. And this particular painting comes from the stage sets of The Marriage of Figaro by, of course, our French writer Beaumarchais, but organized to be in a time of tremendous political struggle, which were the 1920s. This is a piece of work of 1926. And interpretation, translation. I forgot. You see, I have to calm down. All these emotions are too much. Though we understand you clearly, but maybe it's a bit. Tak, ostatnie 48 godzin było dla mnie bardzo emocjonalne. W sobotę obejrzałam wspaniały spektakl w reżyserii Przemka Błaszczaka z trzema wspaniałymi aktorkami Medee. Wczoraj z kolei wspaniały koncert Teatru Zar. I w obliczu tak, jest to dla mnie, wiąże się to dla mnie z wielkimi emocjami, ponieważ w obliczu tak solidnej i tak rzetelnej pracy czuję się po prostu, czuję, odczuwam wielką pokorę w obliczu takiej pracy. I to właśnie jest uczucie, które towarzyszyło mi podczas pisania tej książki, która na swojej okładce ma ilustrację autorstwa Sergeja Golemina, który, o czym mało kto wie, pracował ze Stanisławskim. I ten ruch, ten rysunek, kiedy się przyjrzymy bliżej, możemy dostrzec, że jest pełen właśnie ruchu, jego cechuje ruch, ma niemal taką bajkową, baśniową aurę. I jest to, pochodzi ta ilustracja z Wesela Figara, która oczywiście jest sztuką napisaną w czasie wielkiego tumultu politycznego. And why was it a tumultuous period? Because contrary to the myths that are all incorrect about Stanislavski, please throw away all your books about Stanislavski. They are all wrong. Truly, truly. I say this in all humility. Because why did I write this book? I'll come back in a minute to why I wrote this book. But the main thing is that, you know, I was asked three times by Cambridge University Press to write a book for students on Stanislavski. And I said, no, another shitty book on Stanislavski, I will not write. Second time they asked, maybe I changed my mind, I'd like to make a little bit of money on some of the books for students. And I said, no. And the third time, I went to a conference, I won't tell you where, I will not speak badly of my British colleagues. Do you need to translate?
Is it okay? You all understood? And then I'll stop and I'll just finish this and then we can do it properly. I'm sorry, I will behave. That's okay. And then the third time I went to this particular conference in a British university. I had spent the year before, the American journal TDR asked me to write a review of the translations, of the new British translations of Stanislavski into English. And I had spent the entire summer, I cancelled all my holiday, I cancelled everything, I cancelled my own writing. For 3 months I sat 16, 18 hours a day reading the original Hapgood translation of 1935, three different versions in Russian of Stanislavski and the Benedetti translation. And I had to write a book review of 400 words. But I did it. And I came out of this experience of 3 months for 400 words for an American theatre journal thinking, oh my God, they have told us nothing but lies. Tak, chciałabym zaznaczyć na wstępie, że wszystkie książki, jakie znacie o Stanisławskim, wszystkie mity, które w tych książkach się znajdują, należy zupełnie wyrzucić z pamięci. Mówię o tym szczerze i mówię to z całą pokorą. Trzykrotnie Uniwersytet Cambridge prosił mnie o napisanie książki dla studentów, książki o Stanisławskim dla studentów. Trzy razy odmawiałam. Powiedziałam, że nie napiszę kolejnej, za przeproszeniem, gównianej książki dla studentów, bo jest niepotrzebne. Za drugim razem poprosili mnie, sądząc, że być może zmieniłam zdanie, może potrzebuję pieniędzy. Znów odmówiłam. Za trzecim razem zostałam natomiast poproszona, w późniejszym czasie zostałam poproszona podczas konferencji na jednym z brytyjskich uniwersytetów o napisanie recenzji dla magazynu amerykańskiego. Spędziłam na tym całe lato. Musiałam zrezygnować z pisania, zarzucić wszelką inną aktywność. Przez 3 miesiące pracowałam 16 do 18 godzin dziennie. Przejrzałam wszystkie tłumaczenia dostępne, a miałam napisać recenzję składającą się z 400 słów. I po napisaniu tej recenzji składającej się z 400 słów, po tym całym doświadczeniu doszłam do wniosku, że o mój Boże, wszystko co wiemy o Stanisławskim jest złe, jest błędne. And there are reasons for this. One is bad translation. Because, for example, in Benedetti, when I was at this little meeting, this conference, I had read the new translation, but no one else did. And they were supposed to be discussing the new translation. So there is a kind of fundamental laziness that for scholars is not forgivable. Like for artists, scholars have to be precise, elegant, trained, disciplined, and truthful. Istnieją powody, dlaczego tak jest właśnie, że wszystko, co wiemy o Stanisławskim, to kłamstwa. Między innymi dlatego, że z powodu złych przekładów. Tak było na przykładzie przekładu Benedettiego, nad którym miała się toczyć dyskusja i wtedy dostrzegłam to, że tę dyskusję akademicką, bądź co bądź, cechuje wielkie lenistwo, które w przypadku, o ile jeszcze może być dopuszczalne w przypadku artystów, tak w przypadku uczonych jest rzeczą niewybaczalną. So that's one problem. The second problem, not only this laziness, but the unwillingness to understand that perhaps there is a problem of translation. It was very clear at this conference that not only had people not read the new translation,
But they had not read the old one either. And they certainly had not read the original. So, when one of the professors was playing professor with a pencil in his hands, I think Zadacha is a mathematical problem. A voice from one of the people at the top. I think it is this. Somebody else. I think it is that. Somebody else. I think it is this. Tak, jednym z tych powodów właśnie było lenistwo. Drugim był brak woli zrozumienia tego i przyjęcia tego do wiadomości, że być może jest coś nie tak z tymi przekładami. Podczas tej konferencji zorientowałam się, że nie tylko nie czytano nowego przekładu, czyli mojego, ale też w większości wypadków ludzie nie czytali starego przekładu, a już na pewno nie czytali oryginału. I kiedy zobaczyłam jednego z profesorów, odgrywającego profesora z ołówkami, pojawiły się głosy z sali, że uważam, że to jest takie, a ktoś powiedział, uważam, że to jest takie, a ktoś jeszcze miał inną opinię. And I finally couldn't stand it anymore. And someone turned to me and said, Maria, you know a little bit of Russian. Perhaps you could tell us what it means. I nie mogłam już tego dłużej znieść. W końcu ktoś powiedział, Maria, ty rozumiesz trochę po rosyjsku, może ty coś z tego zrozumiesz. And I said, very quietly, it doesn't matter what anyone thinks, you, me, anyone. It's what Stanislavski means. And a zadacha is simply a task. I powiedziałam, że to nie ma znaczenia, co ja myślę, nie ma znaczenia, co ktokolwiek z was myśli. Chodzi tu, znaczenie ma tu wyłącznie to, o co chodziło Stanisławskiemu. A zadacza to jest wyłącznie zadanie. Stanislavski was an actor first and foremost, and he defended actors to hear. Stanislavski przede wszystkim był aktorem i bronił aktorów całym sercem. And he was interested in showing the actor how to act, i.e. action, Grotowski's word. Action, действовать, how to do something. I chciał pokazać aktorom, jak mają grać, czyli to jest związane też ze słową aktywność, akcja, dzianie się. And so the zadacha is what was the actor have to do in this moment now. Not yesterday, not tomorrow, not 5 weeks ago, but today, here, now. I w zadaniach chodziło o to, co aktor ma zrobić teraz, w tym momencie, nie 5 tygodni temu, nie wczoraj, tylko tutaj i teraz. So, I came home, I went to my computer, I said, blah, blah, blah. If you haven't given this book to somebody else, I will write a book on Stanislavski, but not your book, my book. Więc po tym doświadczeniu wróciłam do domu, siadłam do komputera i napisałam. Mogę napisać tę książkę, jeżeli jeszcze nikogo nie znaleźliście innego, ale nie będzie to wasza książka, tylko moja książka. So that's the story, how it began. But what I discovered as I began to read the archival material and the translations again, and thinking how I would shape the book, I discovered that we really knew very little about the true Stanislavski. Let me just start to say that, and then I will read you 2 sentences in English. Więc tak wyglądały początki, taka była geneza tej książki. Natomiast kiedy zaczęłam już przeczesywać archiwa i wszelkie dostępne materiały, zorientowałam się, jak niewiele tak naprawdę wiemy o Stanisławskim. I przeczytam teraz fragment z książki. This is about my preface in English. You can read the Polish. To jest ze wstępu do książki.
on hearing that my new book was about Stanislavski, a friend remarked, in the quiet inflections of Russian irony, that, of course, we knew everything about Stanislavski. I smiled, understanding perfectly what he was telling me, and replied that, yes, we did not know enough about the Stanislavski whom we know so well. Na wieść, że moja nowa książka będzie poświęcona Stanisławskiemu, dobrze znajomy mi człowiek zauważył z delikatną nutą rosyjskiej ironii, że przecież wszystko już o nim wiemy. Uśmiechnęłam się, doskonale rozumiejąc, co ma na myśli, i odpowiedziałam, że o tak dobrze znajomym Stanisławskim wiemy właśnie nie dość i w związku z tym musimy go odkryć na nowo, a może nawet odkryć go w ogóle. And the end of the sentence is, and so we needed to rediscover him. I ja już to ostatnie zdanie przeczytałem. Now, I was recently in Italy with a great friend of the Grotowski Center, of Teatr Zaha, of Jarek, mine, Eugenio Barba. And one of Eugenio Barba's friends came up to me all excited and said, Niedawno byłam we Włoszech i spotkałam się tam z wielkim przyjacielem Grotowskiego, Teatru Zary, Instytutu Grotowskiego, Jarka, Eugenio Barbą, który powiedział... Jego przyjaciel. I jego przyjaciel powiedział. I won't say it in Italian, I'll keep to the English. I can't say it in Italian. Yes. Maria, sai! Eugenio ama il tuo libro, dice che è fantastico. Wiesz, lo Maria, legge ogni giorno. Wiesz, Maria, Eugenio uwielbia twoją książkę. Mówi, że jest fantastyczna, czyta ją codziennie. And he said, e allora? I co teraz? Allora, tu dici, tu parli del socialismo realistico, del naturalismo. Franco, stop. I co teraz? Piszesz o naturalizmie, o socialist realism. Realizmie socjalnym. Powiedziałam, Franco, zaczekaj. Franco, c'è una sola cosa da Stanislavski dobbiamo sapere. Una sola cosa. O Stanislavskim musimy wiedzieć tylko jedną rzecz. Questo è la creatività. A jest nią twórczość. La creatività del attore. Twórczość aktora. Punto basta. I tyle. This is Stanislavski about creativity. The key word in Stanislavski is the creativity of the free creative actor. Because... A więc kluczowe u Stanislavskiego jest właśnie twórczość. Twórczość swobodna twórczość aktora. Because only with an actor who was a co-author with the director. Tylko w przypadku aktora, który jest współtwórcą razem, równolegle z reżyserem. Who was a creative, imaginative, spontaneous, living człowiek aktor. Który jest człowiekiem działania, żywym i spontanicznym. Only with this actor could you create collaborative work. Tylko z takim aktorem można stworzyć pracę na zasadzie współpracy. Create an ensemble theater. Stworzyć zespół teatralny. Create co-authors from actors. Sprawić, by aktorzy stali się współautorami. And with this create directionless theater, as I call it. Theater without directors. I w ten sposób stworzyć, tak jak ja to nazywam, teatr pozbawiony reżyserów. This is unbelievably modern. Jest to niewiarygodnie współczesna koncepcja. Stanislavski hated isms.
Stanisławski nie cierpiał wszelkich izmów. He never spoke of realism or naturalism. Nigdy nie mówił o realizmie, o naturalizmie. He sometimes said the Moscow Art Theatre is known for its psychological realism. Mówił jedynie, że MHAT jest znany ze swojego realizmu naturalnego. Psychologicznego. Psychological, because the człowiek aktor is a human being. Bo człowiek aktor jest człowiekiem. So that the theater was about the human being. A więc w teatrze chodziło o człowieka. And it didn't matter what genre it was. I nie miało to znaczenia, jak, o jakim gatunku mówimy. What mattered was the living life of the human being acting in the moment in communion with the audience. Tym, co się liczyło, był żywy aktor działający we wspólnotowości razem z widownią. And one of the most tragic things about bad translations, and you are the translators, you know how hard it is to translate. A jedną z najbardziej tragicznych rzeczy wynikających ze złego tłumaczenia, Państwo wiedzą, jak trudne jest tłumaczenie, bo są Państwo tłumaczami. It's hell. And hell. Piekło tłumaczy. Piekło tłumaczy. Piekło, yes. It is. But the one of the greatest tragedies is the lack of cultural knowledge. Ale jedną z największych tragedii jest brak wiedzy kulturowej. So, the translator, poor Benedetti, when he was alive and I wrote my 400 words, I did not say it was bad work. I said it was readable. I w mojej recenzji biedny Benedetti jeszcze wtedy żył. He was alive when he wrote it, yes? Yeah, he was sick too and he was going to die, I don't know when. I couldn't say, this is a terrible translation. He has put Stanislavski studies back for another 100 years. Tak więc Benedetti wtedy żył jeszcze, ale był chory, umierający właściwie, więc nie mogłam napisać, że to jest złe tłumaczenie, zły przekład. Napisałam jedynie, że da się go czytać. It would have been humanly disgusting. Byłoby to odrażające na takim ludzkim poziomie. So I found a very quiet way to say it was really, it was okay, but there were a few mistakes. Więc aby nie powiedzieć, że wiedzę o Stanisławskim cofnął swoją pracą o 100 lat, napisałam, że da się to czytać, ale pojawiło się kilka błędów. And even in this book, I am very kind. I only take a few examples. I do not expose the whole full range of problems. I nawet w tej książce jestem bardzo delikatna. Pokazuję tylko kilka przykładów, nie ukazując całej skali problemu. And let me just give you two examples. Podam tylko dwa przykłady. I've already given you one. Jeden już podam. About the communion with the spectators. Kiedy mówiłam o tej wspólnotowości z widzami. Stanisławski uses the word abstinie. Abstinie is a religious term. Communion with God also is abstinie. Being close to people is obscenia. Sharing ideas and experiences is obscenia. It is not communication, but it is translated as communication. Więc u Stanisławskiego obcowanie z Bogiem określane jest rosyjskim słowem abstinie. Które oznacza właśnie wspólnotę z Bogiem, wspólnotę z ludźmi, dzielenie się doświadczeniami z ludźmi, wymiana. To wszystko zawiera się w słowie abstinie, które jest terminem religijnym.
a które nie oznacza komunikacji, a tak niestety zostało przetłumaczone. So it is crucial. Language is not a dictionary. Language is amongst people. And they have the tones of people. I to jest bardzo ważne, bo język to nie jest słownik. Język funkcjonuje między ludźmi, a ludzi jest cała masa. Yeah. And so the other even worse mistake. Communication, oh my god, already is bad. But the worst for me as somebody who had been spending all this time rediscovering Stanislavski, trying to find out where the problems were of why we didn't know him. Więc to nawet nie jest dla mnie największy problem. Komunikacja użyta w ten sposób to już jest wiele, ale dla mnie gorsze było coś innego, jako dla osoby, która spędziła tak wiele czasu na próbie właśnie odkrycia Stanisławskiego na nowo. The worst one. Now we are in Grotowski's house. Every time I come here, I get shivers. When I came here with Magda, where are you, darling Magda, who's been so kind and looked after me these last few days? I stood outside the door shaking. It's a holy place. Znajdujemy się w domu Grotowskiego. To jest takie święte miejsce. Zawsze, kiedy tutaj przyjeżdżam, mam ciarki. Co Magda może potwierdzić, kiedy ostatnio mnie tutaj spotkała? Because I use this word very simply, not in any kind of religiosity. Just a very simple, dignified respect for somebody's truthful search in work. I używam tych słów nie w żaden wysoce religijny, w religijnym znaczeniu, tylko w bardzo takim znaczeniu zwykłym i pełnym pokory dla kogoś, kto wykonywał rzetelną pracę, rzetelne poszukiwania. Now, Stanislavski speaks of the theater as being concerned with one thing. Stanislavski mówi, że teatr jest, dotyczy jednej rzeczy. Жизнь человеческого духа. The Polish is the same, no? Życie ducha człowieka. It's the same in Polish. And poor Benedetti, like the other translations in English, translates the word spirit, now listen carefully, as mind. I biedny Benedetti, podobnie jak inni tłumacze, przełożył słowo ducha na umysł. And jako every umysł. Time Stanislavski says duszewne or duchowne, duszewne, dusza, okay, duch, spirit. I za każdym razem, kiedy Stanislavski mówi o duchu, o duszy, this English translation says mental. Mental. Angielskojęzyczne tłumaczenie mówi o umysłowym. Grotowski cry. It's impossible. Because one of the great things that links Stanislavski and Grotowski is the interest in the human spirit. I to jest z perspektywy właśnie, w kontekście Grotowskiego, to jest szczególnie tragiczne, bo tym, co łączy Grotowskiego i Stanisławskiego, jest troska o ducha człowieka. When I was, I am a specialist of contemporary theatre. I am not a historian of theatre. Nie jestem a sociologist of theatre. I'm interested in theatre, in society, in culture, in politics, in life. Specjalizuję się w teatrze współczesnym. Nie jestem historykiem teatru. Jestem raczej socjolożką teatru, badającą teatr w kontekście życia. And my Russian friend, whom I took to see the Eurostar in London, he lives in America, he's a Russian American. We were sitting watching the trains coming in. We love trains, so we were watching the trains coming in, and we were having spaghetti. And he looked at me, and I could see his face.
And I said, you want to ask me the next question. Why on earth is a specialist of contemporary living theatre who writes about Nick Rochus, Oscar's Koschunowers, about Peter Brook, about Bill Dodin, about Katie Mitchell, about Declan Donovan, blah, 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 you know, contemporary European theatre. Why are you writing about Stanislavski? Spotkałam się niedawno z moim Russian friend, right? Yes. Spotkałam się niedawno z moim rosyjskim male friend. Z moim rosyjskim znajomym. Zabrałam go na patrzenie na pociąg Eurostar. Było to w Londynie. Oboje uwielbiamy pociągi, więc spotkaliśmy się przy miejscu spaghetti i patrzyliśmy na pociągi i on tak na mnie popatrzył i dostrzegłam w jego oczach takie pytanie. Dlaczego ty, jako specjalistka od teatru współczesnego, która na co dzień zajmuje się Nekrosiusem, Brookiem, Katie Mitchell i tak dalej, dlaczego chcesz teraz pisać o Stanisławskim? And I said, because in all these years I've been writing about contemporary theatre. And my three book on theatre directing ends with Theater Zahn, which I was very careful to make sure it ended on the crest of a new beginning. I powiedziałam, że to dlatego, że przez wszystkie te lata pisałam o teatrze współczesnym i moja ostatnia książka kończy się o reżyserii teatralnej, kończy się wzmianką o Teatrze Zar. Dopilnowałam tego, żeby właśnie znalazła się tam na końcu, jakby wieszcząc nowy początek. And I said to my friend Andrzej, who has a tragic Russian history, by the way, he is the grandson of Babel. I said to Andrzej, now listen, you read my stuff on modern theatre and contemporary theatre. In all this work, I kept asking questions. Why is this like this? Why is this here? Why does Peter Brook talk about the empty space? Why does Peter Brook completely bring back everything back to the actor? No actor, no theatre for Peter Brook. That's it. Why? I said, looking backwards from my knowledge of contemporary work, back to the past is a different view. It's like, you know, when you're in a car or a train or walking, when you go in the morning somewhere, the road looks one way. When you come back, sometimes you think, did I take this road? It looks different. I odpowiedziałam mu, mojemu rosyjskiemu przyjacielowi Andrzejowi, którego własna historia jest notabene bardzo tragiczna. Powiedziałam mu tak, czytałeś wszystkie moje książki o teatrze współczesnym i wiesz, że ja cały czas pytam o to, dlaczego to jest tak, dlaczego Brook zajmował się tą pustą przestrzenią, dlaczego uważał, że teatr sprowadza się do aktora, bez aktora nie ma teatru. I powiedziałam mu, że kiedy z perspektywy tej pracy nad tego badania mojego teatru współczesnego patrzę wstecz, mam inną perspektywę. To jest troszeczkę tak, jak jedziemy samochodem, jedziemy rano w jedną stronę, po południu wracamy i droga wygląda inaczej. Zaczynamy się zastanawiać, czy ja na pewno tutaj skręciłam, czy skręciłam gdzieś indziej. To już nie wygląda tak samo. And so looking backwards to Stanislavski, I could see things I couldn't see when I looked forwards. Tak więc, patrząc wstecz na oglądając się wstecz na Stanisławskiego, dostrzegałam rzeczy, których nie widziałam wcześniej, kiedy patrzyłam tylko naprzód. For example, I had never understood how deeply orthodox religious Stanislavski was. Na przykład nigdy wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak głęboko religijną był osobą, oczywiście w rycie Kościoła rosyjskiego. I hadn't understood. I knew that he was a friend of Isadora Duncan. Nie rozumiałam tego. Wiedziałam, że był przyjacielem Isadory Duncan. But I never understood that he took her to be
the best example of the organic actor in existence. Ale nie miałam pojęcia, że wyniósł ją na piedestał najlepszego aktorstwa organicznego, jakie istnieje. I knew that Isadora Duncan's students used to come and teach in the famous second studio, which was the second laboratory studio of Stanislavski, although it's called the first. Wiedziałam, że uczniowie Isadora Duncan uczyli w słynnym, przyjeżdżali do Moskwy, żeby uczyć w słynnym drugim studiu, pierwszym studiu, które tak naprawdę było drugim. I never understood, however, that these dancing teachers also combined word and movement together. Ale nie miałam pojęcia o tym, że ci nauczyciele tańca łączyli także słowo i ruch. Until I read the documents. Do czasu, kiedy zapoznałam się z faktycznymi dokumentami. I didn't understand, for example, that Stanislavski had terrible arguments with his co-director of the Moscow Art Theatre, Nemirovich Danchenko, about directing. Nie miałam pojęcia, że Stanislavski odbywał liczne kłótnie z dyrektorem teatru, Nemirovichem. All this is in my book. I'm talking to you about my book. Wszystko to znajduje się w książce. I didn't know this until I began to realize, you know, suddenly you think, how stupid have I been all these years? Why didn't I see this? Until I began to realize that Stanislavski had complained in 1903 to Nemirovich Danchenko. Nie miałam o tym pojęcia i byłam zszokowana tym, kiedy to zrozumiałam. Jak mogłam o tym nie wiedzieć, że już w 1903 Stanislavski narzekał, żalił się i kłócił się z Nemirovichem Danchenko. That he, Nemirovich Danchenko, was treating the actors like puppets. Że Nemirovich Danchenko traktuje aktorów jak marionetki. They had no freedom to be creative. Nie mieli swobody, nie mogli uwolnić swojego twórczego potencjału. And that was just the beginning of rediscovering what has been covered over by a kind of doxa. No, we know everything, obviously. Well, we know everything about Grotowski too. Grotowski, they all way around and they didn't use language, they just made sounds. Truly, I tell you, I was told by students in Britain when they came to do a master's course with me and I was showing them Grotowski's work, and I said, this is Polish, you'll have to understand that this is a different language. They said, this is a real language. We thought it was just sounds. No kidding. They recognize this, you do, don't you? I dlatego chciałam właśnie jak najszybciej odkopać to, odnaleźć Stanisławskiego na nowo, odkopując wszystko, wszystkie te warstwy, którymi został on przykryty, wszystkie te warstwy jakiejś takiej ślepej wiary dogmatycznej, którymi jego postać została przykryta. Słyszałam od studentów na studiach magisterskich w Londynie, kiedy pokazywałam im pracę Grotowskiego, ostrzegałam ich przed tym, że nie będziecie rozumieć nic, bo to jest po polsku, to jest inny język. Oni mówili, a to jest prawdziwy język. Myśleliśmy, że to są tylko dźwięki. Because they're Grotowski's teacher specialists, who were all about the body, told them they could make any sound they liked. Bo nauczyciele, z którymi mieli do czynienia, którzy zajmowali się Grotowskim, metodą Grotowskiego, którzy bardzo skupiali się na ciele i jego ekspresji, mówili, możecie robić takie dźwięki, jakie tylko chcecie. And when I played the videotapes, you know those old videos, they're not very good, but they give you some idea, and I explained to them, that the constant prince was actually in a language. Odtworzyłam im filmy, te zapisy filmowe, jak wiemy, istnieją, nie są najlepsze, ale jakieś wyobrażenie można sobie
wyrobić na ich podstawie. They nearly died of shock. Byli w wielkim szoku. And I was shocked. I ja też byłam zszokowany. I was shocked because cultural ignorance. We cannot be culturally ignorant. Today we need every single bit of cultural knowledge we can get to understand about life and other people and the suffering of human beings. Byłam zszokowana z powodu właśnie tej ignorancji kulturowej, bo dziś potrzebujemy wszelkiej kulturowej wiedzy, tak wielkiej, jak tylko to jest możliwe, żeby zrozumieć cały ból i wszystkie cierpienia innego człowieka. So you can see why I wrote the book. A więc wiecie już, dlaczego napisałam tę książkę. One last thing, because I would like to ask our translator some questions. I chciałabym jeszcze zadać... Forgive me for taking so long to explain. But, you know, I prepare everything. I always come prepared. And then when I look at an audience, somehow everything I prepared goes away and something else comes in. I przepraszam, że tyle to zajęło. Jeszcze za chwilkę będę chciał zadać pytania tłumaczom. Przepraszam, że to tyle zajęło do tej pory. Wiecie, ja zawsze przyjeżdżam, zawsze jestem przygotowana, zawsze mam przygotowane wystąpienie, natomiast później staję przed słuchaczami i to zupełnie schodzi na dalszy plan i coś innego się pojawia. Just a little bit back to Grotowski, on whom I have done quite a lot of work. I also worked in your archives here in the library when I was working on Théâtre Zahn. I chciałam na chwilę wrócić do Grotowskiego, o którym też sporo pisałam, także dzięki archiwom tutejszym, kiedy pisałam o Grotowskim i o Teatrze Zer. What I discovered was in a book that in fact the Grotowski Institute put out, a big collected book of writings of Grotowski. It is a fantastic book. I read it in Polish slowly with a dictionary. Because it's better to read in Polish than in English translation. I odkryłam coś w książce z tekstami zebranymi Grotowskiego, tej wielkiej, monumentalnej książce, którą wydał Instytut Grotowskiego. Czytam ją bardzo powoli po polsku za pomocą słownika, bo lepiej jest czytać oryginał niż przekład. I find a phrase in the book that Jarek so kindly gave me as a gift some years ago. You've forgotten, but I have never forgotten. I w tej książce, którą dostałam w prezencie od Jarka, na pewno o tym nie pamiętasz, ale ja nigdy nie zapominam o takich rzeczach, znalazłam tam jedno zdanie. Grotowski writes, I have found in Stanislavski the key to all creativity. Grotowski pisze tam tak, w Stanislavskim odnalazłem klucz do wszelkiej twórczości. That's quite something. I to jest coś. And I'm going to close because I have to ask some questions of the translators but on two small things that we don't know about Stanislavski. This book will help us to understand more. First of all, the crucial importance of the notion of action. I będę już kończyć, bo chcę jeszcze zadać pytania tłumaczom. Natomiast są dwie rzeczy, których możemy się dowiedzieć z tej książki. Jedna to jest zrozumieć kluczowe znaczenie działania. Because it is an absolutely fascinating and very profound understanding. The book covers the last studio. After all, Stanislavski invented the notion of studios and laboratories. He was the first. I Stanislavski był tym, który jako pierwszy stworzył koncepcję studiów i laboratoriów. And so in these laboratories the whole question of action was crucial for many reasons which I haven't got time to mention here. If you read the book you'll see it in the book. Więc w tych studiach, w tych laboratoriach działanie było koncepcją kluczową, z wielu powodów, których nie będę teraz wymieniać, ale wszystkie można znaleźć w książce. But this notion of truthfulness in Stanislavski. Ta koncepcja prawdy u Stanislavskiego is not about true to life. Nie chodzi w niej o to, żeby być prawdziwym względem życia. It's not about being realistic.
Nie chodzi w niej o to, by być realistycznym. Truthfulness for Stanislavski in the moment is the meeting of the spirit, the soul, the body and the heart. Chodzi w niej, w tej prawdzie, chodzi o spotkanie ducha, ciała i serca. And the heart is the heart, the seat of emotion. A serce jest, jest źródłem emocji i uczucia. And in this comes Stanislavski's whole discussion about the truthfulness of feeling. I stąd właśnie wynika cała dyskusja Stanisławskiego na temat bycia prawdziwym względem uczucia. And one of the most important ways of generating feeling in the actor, so that the actor can feel and live it through to the audience, so that the audience can sensorily feel it in the body. A jednym ze sposobów na to, by aktor mógł wygenerować w sobie to uczucie w taki sposób, żeby ono także było odczuwalne dla widzów, is through the sequence of actions. Jest sekwencja działań. Now, here is a very good living example of a person who studies contemporary theatre, now helped by Stanislavski to see more. Więc jest to przykład dla osoby, która zajmuje się teatrem współczesnym poprzez Stanisławskiego, kiedy poprzez Stanisławskiego może zobaczyć więcej. And on Saturday night, Przemek, when I was at your Medea, i Przemku, kiedy oglądałam twoją Medeę w sobotę, I saw the living truth of what Stanislavski says. Zobaczyłam żywą prawdę tego, o czym mówił Stanisławski. And when you were at the end shaking Marta was performing sequence by sequence of movements. I was watching her movements very carefully. I was watching, Johanna was surprised, I was watching how she placed her foot. This was always the same. You go in and you would turn out. And I could see that right foot working. All the sequence of the movements were working on your, the last element that Stanislavski brings in for creativity is the subconscious. I kiedy oglądałam spektakl Medeę wczoraj, w sobotę. Yesterday I was watching the most magnificent directorless work. Nie wczoraj, bo wczoraj widziałam najwspanialszy spektakl pozbawiony reżysera. Tak więc w sobotę, kiedy oglądałam. But on Saturday I saw the magnificent work of actors. Bo w sobotę widziałam z kolei wspaniałą pracę aktorów. Wtedy oglądałam Martę, kiedy oglądałam ciebie, Marto, kiedy patrzyłam na ciebie, Marto, jak drżysz w ostatniej. And Marta, through her movements, she didn't try to be emotional. Her movements generated physically what her entire heart, body, soul and unconscious were doing. Wszystkie te ruchy były podporządkowane pewnej sekwencji i ona nie starała się być emocjonalna, natomiast wszystkie te ruchy w sekwencji realizowały ten element, który był dla Stanisławskiego bardzo ważny, czyli podświadomość. So much so, that she had two thick red strips on her cheeks. Tak wiele duszy, że na jej policzkach pojawiły się dwie grube czerwone strugi. And her whole body was shaking. A całe jej ciało drżało. And it was uncontrollable shaking. I było to drżenie niekontrolowane. And when she put her hands down, a kiedy opuściła with these knives to kill the children,
A kiedy opuściła ręce, w których trzymała noże przeznaczone dla dzieci? Her face was the face of absolute humility. Jej twarz była twarzą najgłębszej pokory. And it was one of the great experiences of my life. I było to jedno z największych, najmocniejszych doświadczeń w moim życiu. So, there was, and I wrote in my notes afterwards, pure Stanislavski. W swoich notatkach po obejrzeniu spektaklu napisałam czysty Stanisławski. Now, isn't that a surprise? Czy to nie jest niespodzianka? It is a huge journey. To wielka podróż. It is a huge journey to discover this unbelievable person. Wielka podróż, by odkryć tę niewiarygodną postać. Who worked endlessly with his actors. Postać Stanisławskiego, która bez przerwy pracowała ze swoimi aktorami. Endlessly supported them. Która ich wspierała. Who was often betrayed by them. Która nierzadko była przez nich zdradzana. Who suffered terribly from the betrayal. I cierpiała bardzo z tego powodu. But never gave up believing that if art was to be done, it had to be serious. Ale do końca wierzyła w to, że jeżeli mamy robić sztukę, to ta sztuka musi być na serio. I can say no more. Więcej nie mogę powiedzieć. Thank you very much. Dziękuję. So, I said I'd speak for 15 minutes. I'm sure I speak, yes. 15 minutes. Was a good 15 minutes. But I would really like to hear about the difficulty of translation for you, because I know it's difficult. Yes, that's something we can say about, but perhaps in Polish for that. Yes. Okay. And I will understand half, and the other half I will get translated. I will just understand the question. Miałam mówić 15 minut, mówiłam na pewno więcej, ale bardzo chciałabym spytać o trudności, jakie pojawiły się w przekładzie, bo wiem, że musiało ich być masę. Dobrze, zostałem w takim razie. No my nie mogliśmy się oprzeć i popatrzyliśmy na siebie z żoną wętliwie, kiedy była mowa o złych tłumaczeniach przedtem rozmaitych. Bo rzeczywiście z niepewnością oddajemy to tłumaczenie. Mimo że mamy już parę książek przedtem zrobionych, to tłumaczenie było wyzwanie. So we have listened to what you said about bad translations with some trepidation. And yes, even though we have translated several books before, this one was really a task. I really admire you. No, it's too early to say. to say so. Już tutaj, jak siedziałem, przyszło na myśl takie porównanie, że tłumaczenie tej książki Marii Szewcowej było chyba doświadczeniem podobnym do kajakarstwa górskiego. Dlatego, że tok jej wykładu jest tak niezwykle intensywny, bogaty i zarazem szybki i zmieniający kierunek, włączający nowe wątki, że trudno jest całkiem zwyczajnie za tym nadążyć. I couldn't help but have this association with mountain canoeing. Whitewater rafting. Whitewater rafting, because the direction of your utterance is of your discourse is so multifaceted, multidirectional, and so intense. Mamy tutaj olbrzymią ilość wiadomości, które równocześnie są interpretowane natychmiast i napędzają refleksję. I te wszystkie trzy warstwy idą naprzód z ogromnym impetem, który to impet często wyraża się długimi, wielokrotnie złożonymi zdaniami. I te zdania trzeba też jakoś prześledzić ich bieg. So that there are so many
informations here that are interpreted right away, that are then subject to reflection, and everything happens at such a pace, and your sentences are so elaborate that they need to be observed very, very carefully. To się rzadko zdarza w angielskich tekstach tak długie i tak wielokrotnie złożone zdania. In English, it is very seldom that we have so long and so complex sentences. They're not so long and so complex. Nie są aż tak długie i tak złożone. Because if you watch the punctuation very carefully. Yes, we have to. We had to. We should have broken into phrases, into semicolons, into dashes, to give the reader a breath. The breath is different for a comma to a semicolon. Nie są aż tak długie ani tak złożone, bo kluczem jest tutaj interpunkcja. Mamy przecież przecinki, mamy średniki, mamy myślniki, mamy pauzy, a one wszystkie dają oddech. Oddech, który oferuje średnik, jest innym rodzajem oddechu, który, niż ten, który oferuje myślnik. Musieliśmy różne ćwiczenia oddechowe też się tym stosować. So we had to work with our breathing as well, breathing exercises. You have to breathe because, you see, I write with my ears. Oddychać trzeba, dlatego że ja, wiecie, ja piszę moimi uszami. I listen to how it sounds. Słucham brzmienia tych słów. Jarek, you know how sensitive I am to your sounds. Wiesz, Jarku, jak wrażliwa jestem na twoje dźwięki. And sometimes when I was writing this, I was thinking of your singing. I pisząc tę książkę, często myślałam o waszym śpiewie. Because I have to write musically. Bo muszę pisać w sposób muzyczny. You know, I can't write. So, the cat came down, he asked me to meow, and he wanted some milk. Nie mogę napisać zdania takiego jak, no więc wiecie, przyszedł kot, zamiałczał i poprosił o mleko. You know, this kind of boom boom writing is not my soul, it's not how I think, it's not how I feel, it's not how I see the world. And the difficulty for me as a writer is how do I finish the breath before I suffocate the translator. Więc tego rodzaju łopatologiczne komunikaty nie są nie odzwierciedlają sposobów, w jaki. Więc tego rodzaju łopatologiczne komunikaty nie odzwierciedlają mojej duszy i nie odzwierciedlają tego, w jaki sposób widzę świat. I moim największym wyzwaniem pisarskim jest to, w którym momencie ja muszę zrobić pauzę po to, żeby dać oddech czytelnikowi, zanim on się udusi. So we are still alive. Ale przeżyliśmy. One thing I forgot to say to you, and then I won't interrupt anymore, I promise. I forgot to say, I meant to say it at the end, what we don't know is that Stanislavski was a fantastic worker with opera singers. And a fantastic director of opera. And that he really worked enormously on sound, as sound, not meaning, but sound. So, you see, I can understand the singing theatre that I write about in Poland so much better, because my ears are more tuned, they're finer. And this is very important in the theatre. The musicality is fundamental, whether people sing or don't sing. Their bodies have to be musical. There has to be some kind of rhythm. So you got stuck with rhythm. Więc jeszcze teraz ostatnia dygresja, obiecuję, bo już więcej nie będę przerywać. Natomiast mało wiemy, i zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej, że tym, czego nie wiemy także o Stanisławskim, jest to, że był, że fantastycznie pracował, prowadził aktorów operowych i też reżyserował opery i pracował z dźwiękiem, nie tyle ze znaczeniem, co z dźwiękiem. Dlatego też rozumiem śpiew
waszym teatrze, bo moje uszy są nastrojone. Wierzę w muzyczność w teatrze. Niekoniecznie w muzyczność, nie muszą aktorzy śpiewać, żeby ta muzyczność była obecna, ale ich ciała muszą być muzyczne, tam musi być pewien rytm zachowany także. Także z rytmem prawdopodobnie państwo mieli problem. Znaczy no, może nie tyle z rytmem, ale właśnie chcąc uzupełnić to, co Tomek mówił, tutaj rzecz chodziła o to, żeby sobie poradzić z tym bardzo bogatym językiem, bo rzeczywiście bogactwo werbalne też tej książki było ogromne. To chodziło jednocześnie o to, żeby oddać temperament autorki, który, jak państwo widzą, jest dosyć intensywny i żeby tego nie zgubić, no to znaczy, żeby w tym ładzeniu zdań, w tym porządkowaniu, bo jednak polski język po prostu wymaga takiej dyscypliny ogromnej i nie da się robić takiej składanki, wydaje się niby prostszej niż w angielskim, więc trzeba rzeczywiście te zdania było bardzo jakoś porządkować, uładzać, a jednocześnie zachować intensywność, zachować ten temperament, ten taki ciąg naprzód, właśnie tą skłonność do dygresji, czy do powiedzenia jak najwięcej, do umieszczenia w zdaniu jak najwięcej. Książka ma charakter wodospadu, naprawdę, tutaj to. No i to naprawdę było wyzwanie, czy się udało, no to zobaczymy, ale no, w każdym razie pracowaliśmy nad tym bardzo. Tak, więc tutaj zachowanie tego bogactwa werbalnego, bogactwa języka było... Ale w ten sensie. To render the same the language, the character of the language, the verbal complexity of this book was crucial to us. As you can see, the temper of the author that we also wanted to convey in translation is temperament of course, is rather intense. The Polish language demands a certain discipline. The greatest challenge was how to bring some order into the sentences once they have been rendered into Polish, but with keeping the digressive character, the ever-changing character, and the complex character of the tone of voice. So the book is really like a waterfall. It resembles a waterfall. So this was probably the greatest challenge. Tutaj może teraz troszkę innym tonie, jeśli można. Oczywiście osobna zupełnie kwestia do ostrzegania i to jest kwestia cały czas powietrzu. Nawiązując także do tego, co autorka mówiła, to było poruszanie się w tym trójkącie angielski, rosyjski, polski. To jest też trójkąt bardzo skomplikowany. Notabene in a new Polish translation of an actor's work, obszczenie is rendered as contact. Yeah. It's better than communication. Perhaps, but not too much. In Polish it would be obcowanie first. Obcowanie, and this has also this religious connotation. We say świętych obcowanie. We say this is the tu jest bardzo, znaczy tu jest myślę dużo do przemyślenia i do zrobienia. Stanisławski miał, jak wiemy, dwa wydania. Pierwsze sprzed 70 lat, bardzo wówczas przemyślane translatorsko ta komisja wtedy powołana rzeczywiście składała się z ludzi wybitnych i znających się
się na przedmiocie, tam wtedy Edwin Axel był, Bogdan Korzeniewski byli chyba i no i wtedy już byłscy, o ile pamiętam, no to były świetne. Natomiast tam fatalna była jeszcze wtedy podstawa wydawnicza, bo to mało co się ukazało nawet po rosyjsku i zupełnie katastrofalna była przedmowa Edwarda Czaty, która stwierdzała, że to wydanie zawiera wszystkie ważniejsze prace Stanisławskiego. Kropka. To się niestety utrwaliło. I te cztery tomy, które 70 lat temu były bardzo dobrym osiągnięciem, no tak zostały, prawda? Mimo, że natychmiast potem nawet w Rosji zaczęło się wydanie jednotomowe. Przepraszam, bo się rozgadałem teraz. Także tutaj operujemy... English. We work within the triangle between three languages, that is, of course, Polish, English, and Russian, which is a kind of a complicated triangle, so to speak. By the way, the word "obszenie" in Polish is rendered in the newer edition is rendered as contact, which is still not perfect, although it is better as you say, it's better than communication. In Polish, we say. Probably the best rendition of this word would be obobszczenie, would be obcowanie, which is kind of direct translation. And for example, we use it for Saints' Communion, for the communion of the saints. That's exactly how Stanisławski used it, for the communion of the saints. I to dokładnie o to chodziło Stanisławskiemu. Stanisławski had two editions in Poland. The first one from 70 years ago, and this edition was really well prepared in the sense of meritorical sense. There was a commission that was composed of really great figures, great scholars. But what was the more problematic part of it was the preface, which. No, but also it was based on the first Russian editions that were very imperfect and like the first English. Bazowała na pierwszych na wczesnych wydaniach rosyjskich, które też nie były doskonałe. And now I continue the English translation. The preface stated that this work includes all, this edition included all major works of Stanislavski, which was of course untrue. The work it was in four volumes, and at the same time, soon after in Russia, they prepared an eighth volume edition. Na tym ośmiotomowym wydaniu jest oparte to krakowskie wydanie pracy aktora nad sobą i pracy aktora nad Olą w tłumaczeniu Jerzego Czecha, poprzedzone przedmową, gdzie on pisze o pewnych specyficznościach stylu Stanisławskiego, odnotowując je troszkę jako dziwactwa i nie robiąc tego użytku w samym przekładzie. The Krakow edition is based on the 8 volume Russian edition, so it's a sound base already. And the translator, in his preface, which is very good preface, he writes about some peculiarities of Stanislavski's style, which he regards as peculiarities, so he notes them, but he doesn't use them in a translation itself. The crown example, koronnym przykładem może być to Stanisławskiego Ja jestem. I Jerzy Czech pisze, że to jest fraza podniosła, biblijna, że po polsku należałoby to tłumaczyć Jam jest. Yes. Ale nie robi tego. Pisze, że nie zdecydował się na to i tłumaczy to jestem, ja jestem potocznym językiem. This denotes a very peculiar example of what Jerzy Czech does there, because he says about this
fragment that it denotes a language that is more biblical rather than everyday language. It is biblical. And he says this in the preface, right? Or in he says this, but he doesn't use it. You have to use it. Why? Because Stanislavski is saying, at the moment of creativity, in the moment when the unconscious, the subconscious, the spirit, the heart, the body come together, it is organic action. And this moment of organic action is the moment closer to the divine. It's the divinity of art that is important. So not to use it actually banalizes art. You see, Stanislavski has a very religious concept in many ways of art as being sacred, as being, he speaks of the theater as a church. Now, you see this in Grotowski, of course. We see it in Oszterwa. Oszterwa was in Moscow in 1916, working in the Polish theater in Moscow. Stanislavski saw him acting, and according to Oszterwa, he invited Oszterwa to join the Moscow Art Theater immediately. Oszterwa had met in Russia a friend from Poland, Limanowski. Limanowski was a student at the second studio. And the first studio. Limanowski and Oszterwa decided to come back to Poland, and they established Reduta, as you know. Is that the correct accent? Yes, or Reduta. 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 They established Reduta. But the documents say that the students, the actors, were dressed like monks. Now we have to check whether this is true. In other words, it's taking the idea of the theatre church much more literally than Stanislavski did. The word yayesma, I heard from Lev Dodin something very important, quite by accident. Lev Dodin, as you know, is a great director in St. Petersburg. And he was talking about the short period he spent at the Moscow Art Theatre. And he worked with Inokentki Smatkunovsky. You know him from your film Hamlet, 1960. That marvelous film that begins with these waving figures on the battlements of the castle. And a voice off is saying the words. We don't see the actor. We just see the movement and the voice. And Smatkunovsky apparently had said to Dodin in Moscow, I wish I could get the moment of yayesma in this scene. I can't get it. In other words, he was saying, I wish I could reach that height of that intuitive, spontaneous creativity that comes all by itself. Now that is yayesma. So what Stanislavski does is to use the biblical meeting with God into the lay, the secular place of acting. So it's a shame he doesn't use it. Yes, it is a shame, but at least he writes it. Ja muszę przetłumaczyć, panowie. Na polski, tak. Tak, więc ten jajezm powinien, ten termin powinien być przetłumaczony właśnie w taki biblijny sposób, dlatego że mówimy tutaj, według Stanisławskiego, mówimy tutaj o tej twórczości nieskrępowanej, która łączy właśnie serce, duszę, w której łączą się w mistyczny sposób serca, duszę i podświadomość. Jest to moment boski, jest to moment boskiego aktu twórczego. Nie używanie tego terminu w taki sposób, nie sugerowanie tej boskości zawartej w nim, banalizuje, trywializuje sztukę. Dla Stanisławskiego teatr był kościołem. Znamy tę koncepcję
z Grotowskiego i z Osterwy. Stanisławski widział Osterwę w Moskwie i zaprosił go do pracy. Osterwa w Moskwie, it was Osterwa called Livanovsky, right? Osterwa w Moskwie spotkał Livanovskiego, który był studentem w... co-founder of Renita. Tak, był studentem w tamtym czasie w pierwszym studiu. I Livanovski wraz z Osterwą wrócili do Polski potem i założyli właśnie Redutę. Natomiast istnieją na ten temat dokumenty, które pokazują jasno, że aktorzy czy studenci w Reducie, ich stroje przypominały stroje monastyczne. Więc teatr jako kościół wymaga tego, żeby ten termin jajezm został należycie przetłumaczony, co nie miało miejsca. Lev Dodzin, który jest reżyserem z Sankt Petersburga i który studiował, który był reżyserem w MHACie, tak. Kiedy wystawiał spektakl, kiedy wystawiał Hamleta, powiedział Smotkunowskiemu, że to ja jestem, ja bym chciał to uzyskać. Nie udało mi się tego uzyskać, ale chciałbym, bardzo marzę o tym, żeby uzyskać ten intuicyjny, spontaniczny akt czystej kreacji. Więc mamy tu do czynienia rzeczywiście z koncepcją takiego biblijnego spotkania i sprowadzenia tego boskiego, tej boskiej koncepcji, religijnej koncepcji do świata świeckiego, do świata teatru. Czyli można to, już pomijając nawet dalsze przekłady, które są, to nowe polskie wydanie, oparte na dobrej podstawie, jest, styl jest uproszczony i znormalizowany w stronę podręcznika aktorstwa. Natomiast brak jest wydania, które szanowałyby ten tekst w jego integralności. Także pewnego rodzaju przecież testamentu Stanisławskiego, pisanego, kiedy on już nie mógł grać przecież zawodowo. Kiedy on wiele bardzo uczuć, przemyśleń w tym tekście chciał zmieścić. I tego niestety po polsku nie. Więc odwołując się do polskich wydań, oczywiście, co mieliśmy robić, czasem przytaczaliśmy jedno albo drugie w zależności od tego, które jest bliższe interpretacji autorki i tekstu oryginalnego, a czasem także je zmienialiśmy według interpretacji, którą proponuje Maria Szewcowa, zaznaczając te odstępstwa w przypisach. To, co tyle mogliśmy zrobić. Tutaj abstrahując od English. Apart from different translations that have occurred in that have been made into Polish, the newest edition really has a style that aims more primarily towards serving as a book for a handbook of acting, right? Yeah. But we don't have the sense of the comprehensiveness of Stanislavski's work. We don't get this sense of comprehensive sense of his work from these publications. It's true of all, even in Russian. To jest, można to powiedzieć także o wydaniach rosyjskojęzycznych. Referring to the Polish editions, to the existing Polish editions, while translating your book, we have used them interchangeably, referring to one or another in different moments. Sometimes also reshaping them a little bit according to your suggestions, and of course
highlighting this in footnotes. Yeah, you have to. I pewnie ostatnie jeszcze, co chciałbym powiedzieć, zresztą będzie też chyba miejsce na Państwa pytania, to, że ta książka naprawdę wobec wszystkich utrwalonych też u nas często od 70 lat mniemań, poglądów, przesądów, powiedziałbym, rzeczywiście daje nam Stanisławskiego zupełnie nowego. To znaczy daje Stanisławskiego, jakiego nie znamy i nie spodziewamy się tego. I który jest zupełnie inny od tego Stanisławskiego, który się jakoś utrwalił w potocznej świadomości. So what I need to say is that this book, after 70 years of knowing something about Stanislavski, gives us a completely different perspective that is completely different from the 70-year-old tradition of prejudices, misconceptions, etc. that we have had. Jeszcze tylko dopowiem, że daje obraz Stanisławskiego w bardzo bogatym kontekście. I to kontekście minionym, to znaczy przeszłości, jak i wychodzącym w przyszłość, czyli zestawiając z pewnymi zjawiskami teatru bliższego przyszłości. Znaczy dochodząc do teraźniejszości. Kończymy na Ostermajerze, Pensowalnym, kończymy na nazwiskach Safiszów. Also, this book puts Stanislavski in Stanislavski in context, not only in the context of the past, but also in the context of the future, meaning the contemporary theatre world. Yeah. The last chapter is particularly important for this, where I talk about this legacy and this. I was astonished. You know the Lithuanian director, Oskaras Koršunovas. Did you see his beautiful Hamlet? You know, there are two great Lithuanian directors, Nekrošius, number one, and Oskaras Koršunovas. Koršunovas is like a kind of young, you know, hip director. And he did a magnificent Hamlet. And I had a little chat with him one day. We just met, we chatted, we sat down on a stone or something and talked. And I said to him, would you say that you had anything in common with Stanislavski? Uh-huh. I thought he'd say, oh, you know, this is old hat, I'm a modern director. He said, of course. I said, how? He said, for a start, Stanislavski's ethics. Ethics starts with the coat hanger. That's exactly what Stanislavski had said. You come into the theatre, your ethics as an actor starts from the minute you walk in, you take off your coat and you put it on a coat hanger. So I smiled. I thought, that's interesting. I've never heard a director say that to me before. That was really enlightening. And then he started to talk about action. And the development of action. He said, of course I owe a lot to Stanislavski. Who can't? Who doesn't? Who doesn't? I don't quote this in my book. I quote other things he says in my book. But this kind of speaking with contemporary artists of the theatre and asking them just a question like that, it's surprising what the answer you get is. I had another really interesting talk. Do you know the American director, Peter Sellers? Mm-hmm. Peter Sellers does straight, in-your-face political theater. Now everyone thinks Stanislavski is apolitical. Mm-hmm. Not true. Actually, The Marriage of Figaro is one of the most powerful political statements you could find in the theater. It is about the marriage of Figaro, the servant, who goes against the medieval master's tyranny of having the bride the first night. That's what this is about. The first version that Beaumarchais wrote was so scandalously political that Louis XIV banned it. It wasn't allowed to be performed. So, you know, Peter Sellers, we're sitting chatting. I like Sellers' work, you know, it's kind of outrageous and it's all Così fan tutti's and the caravan park, you know, you've got
Coca-Cola bottles, and this is the great Mozart, with Coca-Cola bottles. You know, it's great stuff in its own way. And I asked him, and he said, oh God, yes, he said, all that stuff that Stanislavski talks about, you know, about the soul. Peter Sellers is talking about the soul. Do you know, it's astonishing what you discover when you start looking. And this is why also I always speak with the directors. As apart from the fact that I love directors, they are my people. I'm not an actor. I'm really secretly probably a director. But I have learned so much from directors, not just watching them. Watching Korsunovus's Hamlet, I learned a great deal just watching how he constructed it, what the actors were doing, why the mirrors were there, how they used the mirrors, you know, how they were angled. You have to have eyes like a hawk when you're in the theatre professionally like I am to write about it. You have to see Johanna's foot go and the weight she puts on her foot. The weight you put on your foot. Do you know Peter Sellers' Fiodora? No, I haven't seen it. Ja może kawałeczek przed... And guess what, Robert Wilson, whom I've written about. I'm just going to say a little bit. Oh, sorry. Sorry. It's the excitement. I can feel it too. O tym związku rzeczywiście Stanisławskiego ze współczesnością rzeczywiście pisze w ostatnim rozdziale. To jest bardzo ważny rozdział, w którym właśnie odwołuje się do spuścizny Stanisławskiego i jego i tego, jak jest, jaki ma wpływ na dzisiejszy teatr. Nie wiem, czy widzieli Państwo Hamleta, wspaniałego Hamleta Korsunovasa, wspaniałego litewskiego reżysera, jednego z dwóch znanych litewskich reżyserów obok Nekrasiusa. Zapytałem go, co masz wspólnego, czy masz coś wspólnego ze Stanisławskim? Odpowiedział, oczywiście, że tak. A co na przykład? No na przykład etykę. Etykę, która u Stanisławskiego zaczyna się na poziomie wieszaka, na ubrania, w którym aktor odwiesza, na którym aktor odwiesza swoje ubranie, zmienia je wchodząc do teatru. Nigdy wcześniej nie słyszałam czegoś takiego od reżysera. Drugą rzeczą, na którą zwrócił uwagę, to jest działanie i rozwój działań. Powiedział też takie zdanie, którego nie cytuję tutaj w książce, bo cytuję inne jego zdania. Natomiast powiedział wtedy takie coś. Bardzo wiele zawdzięczam Stanisławskiemu. Kto mu nie zawdzięcza? Bardzo wiele. Tego rodzaju związków, coś takiego usłyszeć od współczesnego artysty, było bardzo zaskakujące. Drugim przykładem jest Peter Sellers, amerykański reżyser uprawiający teatr polityczny. Można przypuszczać, zresztą na podstawie wielu przekłamań i mitów dotyczących Stanisławskiego, że Stanisławski nie zajmował się teatrem politycznym, ale to jest nieprawda, bo Wesele Figara samo w sobie stanowiło przykład, wielki przykład politycznego teatru i pierwsze ukazanie się Wesela Figara w ogóle zakończyło się skandalem. Ja osobiście lubię Petera Sellersa, połączenia, których dokonuje, takie jak butelki Coca-Coli w operze Così fan tutte, są bardzo, bardzo nietypowe, bardzo zaskakujące. I od takiego Petera Sellersa nagle słyszymy o duszy. Od Petera Sellersa. Zawsze rozmawiam z reżyserami. Myślę, że w głębi duszy sama jestem reżyserką.
bo samo, samo oglądanie sztuki nie wystarcza, chociaż oczywiście potrafi wiele powiedzieć. Are you sick of listening? Czy są Państwo zmęczeni już? Nie, to już zagadnąłem. Ale może Państwo chcą teraz zagadnąć o coś, to już byłby. Maybe there are any questions from the room. Po prostu mogę mówić, czy mogę po angielsku? Oczywiście. I'd like to ask you about your method of studying theater. I have heard something about your method from your speech. So I detected some characteristical elements you follow in studying theater. So first of all, you focus on continuity. Yeah, this when you are talking about, for instance, Stanislavski and Grotowski, you focus on continuity. Second, you use very abstract concepts like so, oszczenie, subconsciousness, highly abstract. Yeah, you know, especially from the papers, so short poems, that there is another way of studying and writing about theater. So focus on radical change. So the authors are writing about what is challenged, what is proposed. The words are completely in the text are completely different. So they don't use so obscene. They use the word values, yeah? Challenged value, proposed value. They use the word, for instance, subconsciousness in completely different meaning. So traditionally, subconsciousness comes from psychology. In modern sociologic language, subconsciousness comes from routine. Routine. Subconscious is something we are doing routine, as routine. So Stanislavski would call this unconscious. Yes. Yeah. So my first question is, what do you think about the other way I just talked of studying theater? My dear man, the reason I use the word soul and spirit and what you call the abstract words is because my subject, Stanislavski, uses them. Yeah. I have to explicate what he means. And in this book, I have to look at the Polish to see, I explain as I write what he means. Mm-hmm. In other words, I have to explain the terminology to my reader. Because the reader has to understand what Stanislavski means by soul. Mm-hmm. And the whole third chapter is called Actor, in which I talk about the religious ideas he brings together with his vocabulary. When I write my sociological theory, I do not use these words. Okay. My subject does not require them. Yeah. 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 When I write about Pierre Bourdieu, who for me is the most important figure for the study of theater, this surprises the sociologists, but actually he is. Yeah. I talk about social groups, social classes, habitus. Routines. Because habitus is the key word for Bourdieu. Okay. It's not for Stanislavski. Okay. My method is not this. My method is how I use Stanislavski's words. My method is to write the word and then explain it, which is sometimes why I'm breathing on a long phrase until my translators choke. But, I am breathing through the idea so that my reader immediately sees what I mean. Yeah. Okay. In the talk, I can't do that. I have to set in. These are some of the problems. Now let's imagine. These are some of the discoveries. Polish. Now we need a translation. Zacznę od przetłumaczenia pytania. Pytanie dotyczyło tego, jaka jest metoda badawcza
bo pojawiają się tutaj liczne elementy. Z jednej strony mamy ciągłość, z drugiej strony mamy abstrakcyjne koncepty takie jak właśnie dusza, to abszczenie, podświadomość, które są właśnie abstrakcyjnymi koncepcjami. I pytanie dotyczyło tego, czy są Pani znane inne metody badawcze, w których odpowiada się raczej na pytanie, co jest kontestowane i w jaki sposób. Tam używanymi terminami są raczej, jest mowa o kontestowanych wartościach i proponowanych wartościach stojących wobec tych, których to dotyczy. Terminy takie jak podświadomość wyrastają z psychologii, oznaczają rutynę. Tutaj profesor Szewcowa wyprostowała, że to chodzi o nieświadomość raczej niż podświadomość. Natomiast moją metodą jest eksplikacja, jest wyjaśnianie terminów Stanisławskiego. Posługuję się tymi takimi terminami jak dusza, abszczenie, podświadomość, dlatego że używa ich Stanisławski. Tłumaczę terminologię Stanisławskiemu po to, żeby czytelnik mógł zrozumieć, czym duch na przykład jest dla Stanisławskiego. Jak Stanisławski rozumiał tę koncepcję. Kiedy piszę swoje własne teorie socjologiczne, albo kiedy piszę o pracę o Pierre Bourdieu, używam innych terminów. Używam takich terminów jak klasy społeczne albo habitus, który jest centralną koncepcją Pierre Bourdieu. Więc moją metodą jest eksplikacja, jest tłumaczenie. Jeśli można dodać od nas, to Bourdieu pojawia się też w tej książce. Appears in the book as well. And he appears in the book because I'm talking about a particular vision of the world in the Moscow Art Theatre, how this group of people lives and works together. A pojawia się and the concept for this in Pierre Bourdieu is habitus. A pojawia się, w książce dlatego, że mówię o pewnej wizji świata wspólnej dla wszystkich pracowników MHAT-u, a centralnym, tak jak już powiedzieliśmy, terminem u Pierre Bourdieu jest habitus. If you use a word like habitus, which for you and me, maybe if you're a sociologist like I am, it is not abstract. But for my students, if I use the word habitus, they have no idea what I mean. I have to explain to them the concept. And this is part of the problem of writing this book, is that every time I had to explain Jajesma to an English-speaking audience, most of them are Protestant, if they have any religion at all. They don't understand this culturally. This is why there's a cultural problem with Jean Benedetti. He actually said, and I quoted in my book, do you remember? He was working an assistant, and she said she was supposed to know Russian, and she said, well, maybe we should use the religious term. And his reply was, well, we can't do that. It will be too religious. Mm-hmm. Yeah. It's a form of censorship. I mean, how can you not use a religious word if it's a religious word in context? Tak więc, kiedy używamy takich słów jak habitus, są to terminy, które dla mnie, albo dla Pana, albo dla jakiegokolwiek socjologa nie są bynajmniej abstrakcyjne, natomiast są abstrakcyjne na przykład dla moich studentów, którym dopiero muszę wytłumaczyć, co one znaczą. Więc to samo dotyczy sytuacji, kiedy muszę wyjaśnić
koncepcję ja-jestem, koncepcję zawartą w słowach ja-jestem, osobom, dla których natywny jest język angielski i którzy można założyć, że najprawdopodobniej są wyznania protestanckiego, o ile w ogóle są, mają jakąkolwiek religię. I znana jest sytuacja, kiedy Benedetti pracował ze swoją asystentką, która mu zasugerowała, że być może powinniśmy przetłumaczyć te terminy, no właśnie, zachowując ich religijny charakter. On powiedział nie, bo to wtedy będzie zbyt religijne. So what do you do? I co robić? It was difficult for me to write this book. You had problems. But I had problems. I to jest trudne. Trudne było napisanie tej książki. Tłumacze, państwo tłumacze napotkali pewne trudności, ale ja też je napotkałam. I had to put myself in the shoes of a reader. Who doesn't know what I know. Musiałam postawić się w sytuacji czytelnika. Czytelnika, który nie wie tego, co wiem ja. And explain to that reader in simple, plain language exactly what it means. I w jasny sposób, jasnym językiem wytłumaczyć temu czytelnikowi dokładnie, co to znaczy. Chodzimy cały czas wokół bardzo ważnego teraz zagadnienia. Wcześniej mówiliśmy o słowach, teraz mówimy już o terminach. We are going or oscillating now with a very important issue. Because before we spoke about words, now we speak about terms. In Polish it might have been different, yeah. But in English it's not quite like that. This is the other problem of cultural specificity. Now I'm thinking like a sociologist. Do you know, this book has no sociology in it except for one reference, two references to Pierre Bourdieu. Mm-hmm. But I said to one of my students who read this book, and she worked with me for 8 years. So she did her master's with me, she did her doctorate with me. So she knew something about how I was. And I said to her, in all plainness, I said, you know, I could never have written this book if I hadn't done all my sociology of theatre work first. I could never have written it. To jest taka kwestia, przy której musimy być troszeczkę ostrożni, bo po angielsku jest troszeczkę inaczej niż po polsku. Natomiast muszę powiedzieć, że w tej książce nie ma, praktycznie nie ma socjologii, ani trochę, być może z wyjątkiem dwóch przepisów dotyczących właśnie Pierre'a Bourdieu. Ale... I couldn't have written. Tak, ale powiedziałam mojej studentce rzecz, która jest prawdziwa, że nie posiadając całej wiedzy socjologicznej, jaką dysponuję, nie byłabym w stanie napisać tej książki. And just one example. I would not have understood the importance of the Moscow Art Theatre as a theatre institution, as a theatre company, and its specificity within the context of the Russian culture, the Russian politics, and the Russian theater from the beginning of the Tsarist period until the reign of terror under Stalin. Nie byłabym w stanie zrozumieć całego znaczenia MHAT-u umieszczonego w kontekście całej rosyjskiej kultury, całej rosyjskiej historii. Well, more than history, the changing patterns of social and cultural and political life. Because Stanislavski lived from the Tsarist Russia, 1905 revolution, which he supported, by the way. He was not a Bolshevik, he was not a Marxist, he was not a left man, he was a simple middle-class liberal. He supported 1905. Then came, the theatre was closed down, there was no electricity, there was no water, they couldn't work. And the workers went on strike. Stanislavski continued to pay them right through the period. Not bad for a capitalist, who was, you know, he grew up to be a capitalist son.
Więc chodzi tutaj o cały łańcuch wydarzeń. Nie tyle o historię, co o łańcuch wydarzeń, bo Stanisławski żył w kilku epokach tak naprawdę. Od carskiej Rosji poprzez rewolucję z 1905 roku, którą notabene popierał. Nie był bolszewikiem, był zwykłym pracującym człowiekiem. W tym czasie teatr nie działał, nie było prądu, nie było wody. No electricity, no food. Nie było prądu, nie było wody, nie było jedzenia. Pracownicy strajkowali, a on cały czas im płacił, co nie jest... So that they could live. Żeby mogli przetrwać. I to jest nieźle jak na kapitalistę. Więc to cała socjologia. That was 1905. Then two revolutions in 1917. February, which was the women's revolution. The women were the first ones to lead this revolution in St. Petersburg. The women workers in the factories. 1917 is the Bolshevik Revolution. Then comes First World War, 1914 starts already. 1918, end of the First World War, but meanwhile there is a civil war, which lasts till 22. Stanislavski goes on tour to the United States. He is so poor that he has no trousers to wear in public. Następnie mamy dwie rewolucje z 1917 roku. Pierwsza rewolucja kobiet w fabrykach. Rewolucja, strajk kobiet w fabrykach. Później rewolucja bolszewicka. Następnie pierwsza wojna światowa od 1914 do 1918, a w międzyczasie także wojna domowa, która trwała do 1922 roku. Stanisławski wyjechał na dwuletnią trasę po Ameryce, gdzie był tak biedny, że nie miał pieniędzy na spodnie. He was embarrassed, but he had to go out and speak because he was representing Soviet Russia in the United States and there was wstyd, było mu wstyd, ale musiał stanąć przed ludźmi i przemawiać do nich, bo reprezentował Rosję sowiecką w kraju, który był z nią skonfliktowany. And the actors had to act. A aktorzy musieli grać. In these conditions. W takich warunkach. They come back to the Soviet Union, the country is utterly transformed. In 2 years they no longer recognize where they are. Wracają do domu po 2 latach. Kraj w tym czasie przeżył kompletną transformację i aktorzy razem ze Stanisławskim nie poznają, gdzie są. The NEP period had begun. The NEP, new economic policy had begun. It was about to end in 2 years. Zaczął się okres nowej polityki ekonomicznej, które już się kończyły. Ekonomii politycznej. But most importantly for a theater man like Stanislavski and his company, he was trying to keep this troupe alive and feed them because he was in charge. They had to eat and they had to pay. He had to pay them. So, the question of survival economically in a country falling apart, we know this today in Britain. You know this, we all see this around us today. It's like we are living a new version of history, but it's familiar. Więc tym, co jest ważne z perspektywy człowieka, który pracuje w teatrze, który musi wyżywić swoich pracowników, jest kwestia przetrwania w kraju, który się rozpada. Poniekąd znamy to w pewnym przetworzeniu z Wielkiej Brytanii dzisiaj. Jest to pewnego rodzaju przetworzenie, ale w jakiś sposób znajome. And on top of all this, the entire left wing, politically speaking, is splintered into different groups. A w dodatku cała lewica jest bardzo podzielona. And the entire left
hates the Moscow Art Theatre. I cała lewica nie znosi MHAT-u. So all they can do is attack and criticize to break down this theatre. Więc wszystko, co są w stanie zrobić, to atakować i krytykować teatr, by mu zaszkodzić. And there is a new in the historians, because I read a lot of history, of course, Russian, French, Italian, German, you name it. The historians call this the new class war. Historycy, ja czytam wiele historii, czytam dużo książek historycznych o historii rozmaitych narodów. Historycy mówią o tym nowa wojna klasowa. And Stanislaw, except of course the reverse has happened. It's no longer the aristocracy, the new emerging middle classes, and the new emerging working classes. This is the new proletariat beginning to grow. Chociaż oczywiście sytuacja jest odwrócona, to już nie chodzi o arystokrację i pojawiającą się klasę robotniczą, to właśnie proletariat rośnie w siłę. And then there is Stalin comes into the picture. A wtedy jeszcze pojawia się Stalin. With 5-year plans, collective farms, z pięcioletnimi. And you know what happens with some of you all know history, some of this meant starvation in Ukraine in this period, in the late 20s and the early 30s, because the first plan begins in 29. I wiecie, wiemy, jakie są konsekwencje z wielkim głodem na Ukrainie na przykład. And Stanislavski is running laboratory studios. A Stanisławski w tym czasie prowadzi studia laboratoryjne. Teraz. Teaching actors about being free. Ucząc aktorów, jak mają być wolni. Believing in creativity. Wierząc w twórczość. Believing in humanity. Wierząc w ludzkość. Oh my God, I mean, you know, the more I think about this, the more, now that the book is finished, and the more I think about this, the more I think, how difficult it must have been. Im więcej o tym myślę, tym bardziej dociera do mnie, jak to musiało być trudne. So, you know, the history, and then, what happens? Stalin lets off a reign of terror in exactly the period, 37 to 38, that Stanislavski runs his seventh studio. Następnie Stalin rozpoczyna rządy terroru w latach 1937-38, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy Stanisławski powołuje swoje siódme studio. And he's battling for the new generation, because all his students are Komsomol students. They're all the new proletarian that has been communized. I walczy o nowe pokolenie, bo wszyscy studenci siódmego studia to są komsomolcy. So, do you see the problem? Widzicie, na czym polega problem? Nie? It's a phenomenal problem. And to struggle through this problem with hope and faith, what kind of gigantic heart must you have? I to jest ogromny problem, więc żeby wyjść naprzeciw takiemu problemowi z taką wiarą, jakiego gigantycznego serca potrzeba, żeby tego dokonać? You know, the more I think about this now that the book is finished. Teraz książka już jest napisana, the ale more im więcej, I think, chapeau. Im więcej o tym myślę, tym bardziej chylę czoła. The more I respect. Tym większy mam szacunek. And the more this becomes an example for us. I tym bardziej to believe that art matters to human life. I tym bardziej jest to dla nas przykład, że i dowód na to, że sztuka ma znaczenie dla życia człowieka. Because these young people come into the studio to learn to do etude, to be, you know, learning about musical rhythm, to be singing to the music and trying to understand how you combine music and drama. Bo ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do studia, żeby nauczyć się gry aktorskiej, żeby nauczyć się śpiewu, żeby nauczyć się rytmu, żeby nauczyć się łączyć te elementy. Most of them don't have shoes. W większości są bosi. And they come to work. I and they learn about discipline. I pracują. And they learn about art. I uczą się o dyscyplinie i o sztuce. Well, what can I say? Cóż mogę powiedzieć? There's the method.
historical method. Yeah. To jest metoda historyczna. Facts. Concrete facts. Tak wygląda metoda historyczna składająca się z konkretnych faktów. I can have a question. Maybe somebody else has a question. Actually, I have a question because I heard from my teacher the first edition of his first book, which was Actor's Work, was... The first book is My Life in Art. Yeah. But I mean the first book that he was trying to put his system in. So that he made it in America, that it was first in English, and then he had to translate it into Muscovian. I don't use no, Russian. No, he didn't translate it. Yeah. It was first published. No, not the first book about the system, so called. The first book that was published, My Life in Art, was first published in America, and Stanislavski wasn't able to make a distinct, he couldn't read English, he couldn't see the quality of the English. He wrote a Russian version second, and the version we have today is the Russian version. I have the American version, it's different. My question was different because I was asking about this book, actually about the system, because I heard that of course he couldn't write he couldn't put all these spiritual things in the book that was published in Materialistic Social Union, so that many things he had to cut off, which were probably in his first ideas, they were there. And my teacher told me that it was like kind of half bigger or something like this. Half what? Bigger. I mean that the first idea of this book was the book was bigger, and then he had to cut off all the things. No. I'm just asking, is it strong? No, it's not like this. Go on, you say, I have an answer too. You have. To może ja szybciutko tylko przetłumaczę, bo to nie chociaż być może pan to lepiej zrobi. Na polsku nie przetłumaczę. Aha, dobrze. Dobrze. Czyli pytanie dotyczy książki pierwszej, która ukazała się, Stanisławskiego, która się ukazała. To chodziło, tutaj pan mówił, że chodzi o pracę aktora nad sobą, ale chodziło raczej o moje życie w sztuce, która została po raz, której pierwsze wydanie ukazało się w Stanach Zjednoczonych. I tutaj się pojawiła taka sugestia, że to wydanie amerykańskie było większe, było pełniejsze od wydania rosyjskiego, które ukazało się później. Stanislavski, he first published this book, My Life in Art, which is a kind of autobiography. And then he started to write, trying to express his system in words. And it planned it as a multi-volume work. These volumes proliferated in his plans. He asked Lubov Gurevich for help, then she resigned. He wrote and wrote and wrote. For the last 9 years of his life, after his double heart attack, when he was no more allowed to play on stage, he wrote compulsively. And there was a great mountain of papers. And before he died, he managed to edit the first volume of this multi-volume work. He didn't see it printed. He died before it was finally published. Several months before. He died in August, and the book came out, I think, in September. And this is something that we know as the first volume of Robota Aktiora nad sobą. And posthumously, the second volume has been set up from his notes by his students and followers in several versions. That's why the Russian editorial base is so important for every kind of translation. And yet later, the next volume, the actors work on a part, on a role, it has been also
set up as a distinct book, but posthumously, not because, not by Stanisławski himself. These are some kind of stage, brutally kind of Frankenstein monsters, soon from the fragments of his own notes and so. And so it is like this, and there's lots and lots of papers remained. Tak, więc jeżeli mówimy o moim życiu w sztuce, które jest autobiograficznym dziełem Stanisławskiego, Stanisławski starał się zawrzeć swój system w słowach i było to dzieło obliczone na wiele tomów, które chciał sporządzić. Poświęcił ostatnie 9 lat swojego życia na spisanie tej metody. Napisanie kompulsywne. Tak, może ja powiem, bo tak, już trochę pana odciąga. Zwłaszcza po podwójnym zawale, który miał, kiedy nie wolno mu mówić. To sens. No, it's the same. To my translate things. Aha, I translate the same as. Przez ostatnie 9 lat, o czym są świadectwa, on pisał kompulsywnie, bez przerwy po prostu. I przed śmiercią zdołał opracować to, co znamy dzisiaj jako pierwszy tom pracy aktora nad sobą, co ukazało się drukiem już po jego śmierci, w kilka jego miesięcy, ale to jest dzieło, któremu autor nadał kształt. I potem po jego śmierci już opracowano najpierw drugi tom pracy aktora nad sobą i potem jeszcze pracę, to co znamy jako pracę aktora nad rolą, w kilku wersjach. Ale z listów, które on pisał, wiemy, że tych tomów fontanował jeszcze wiele więcej, co najmniej 5 więcej niż o ile pamiętam. A reszta pozostała po nim ogromna góra nieopracowanych papierów i niemożliwych do opracowania, bo to były różne wersje tego samego. Teraz ja muszę to powiedzieć. Jest wspaniale wyjaśnione w książce Tomasza Kubikowskiego Przeżyć na scenie, którą nie tylko polecam, jest to jedna z nich książek, które przeczytałem 5 razy w swoim życiu. I nie zamierzam na tym skończyć. Tak? Jest to nie tylko pisane w sposób historyczny, tylko cały ten wstęp, ten wywód pokazuje, między innymi dla mnie przynajmniej, ten problem, o którym tutaj mówimy cały czas, czyli stworzenie dziedzictwa poprzez zapis, opis metody systemu i poprzez wyłapanie czegoś, co stanowiło się kluczowe przełom terminologii związaną z praktyką, kiedy już tej praktyki nie ma. I to jest właśnie ten sposób trudności. Przeżyć na scenie. Ja chciałem dopytać, bo jest też ta książeczka, broszurka Czajkowskiego, Stanisławski i joga, gdzie on z kolei wskazuje... Czerkowskiego. Gdzie on wskazuje na związki właśnie z praktykami Dalekiego Wschodu, z jogą i specjalnie z tą gimnastyką duchową, powiedzmy. Panie Szanko, Maria wspaniale o tym pisze. Profesor Szewcowa wspaniale oczywiście. Ale właśnie, tam też się pojawia ta kwestia przepisywania systemu i ukrywania pewnych rzeczy. Tak, ona się cały czas pojawia, że zacytuję Marię Szewcową, nigdy nie poznamy zakresu cenzury i autocenzury, jaką Stanisławski stosował. Can you tell me in English? Yeah, I was just asking about the group Stanisławski and Yoga by Czerkawski. And about like this, that, yeah, about this yeah, aspect of rewriting the system and hiding it because of the historical circumstances and that it was like self-censored from the old spiritual dimension of the teaching to only to survive, yeah? So maybe it's kind of... But it's not about only to survive. It is about how to be integral in your life as you are working. This is the ethics. Stanisławski wrote many essays on ethics. They put them together in a Soviet version about 20 years ago, a little thin book. But you can find them in the whole volumes of Stanisławski. They're not easy. It's easy to find. It's, you know, nothing was censored there at all. Nothing. So, but the yoga issue, I actually question it in my book. Have a look and see what you think.
is probably the best way to deal with it. I say, you see, yoga was very fashionable in Russia in the early 20th century. India became fashionable in Russia because of the Nobel Prize winner, Tagore. Tagore had won the Nobel Prize. So that was part of this kind of fashion of trying to discover the Indian world, and yoga was part of it. But what I haven't talked about is a very important figure of Polish extraction who worked with Stanislavski, and that was Leopold Sulerzycki. And Sulerzycki worked with him in the first studio. But also there's another major figure I talk about in my book. Tu nie chodzi tylko o kwestię przeżycia, o kwestię przetrwania. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię etyki. Natomiast co do jogi i o etyce, Stanisławski pisał wiele, te wszystkie teksty, w których etyka się pojawiała, zostały zebrane przez sowieckich edytorów w cieniutki wolumin, który został wydany. Natomiast one, te teksty pojawiają się w wielu miejscach w tym całym wielkim dziele zebranym Stanisławskiego. I są łatwe do znalezienia, bo to nie było cenzurowane. Natomiast jeżeli chodzi o jogę, ja te kwestie troszeczkę podważam. Joga była bardzo modna w tym momencie w Rosji. Była moda na jogę, była moda na Indię, co miało związek z Nagrodą Nobla dla Tagore. Więc wszyscy chcieli jakby odkryć tę Indię. To wszystko jest w tym kontekście się rozgrywało. Natomiast jeżeli chodzi o polski jeszcze, o polskie odniesienia, mamy postać Leopolda Sulerzyckiego, który pracował w pierwszym studiu. He was Stanislavski's closest friend. Który był najbliższym przyjacielem. When he died, Stanislavski was heartbroken. He never had such a friend ever again. Był najbliższym przyjacielem Stanisławskiego. Kiedy zmarł Stanisławski, Stanisławskiemu pękło serce. Nie miał, już nigdy później nie przeżył takiej przyjaźni. But my own, you'll see it in my book, my own argument is that it is not yoga. Yoga was just normal part of cultural life, if you were interested in it. What is fundamental is that from Stanislavski, it comes from the Orthodox monastic tradition. Meditation. Breathing. Breathing and meditation. From the church. Argument, którym się posługuje w książce, jest taki, że nie chodziło tam o jogę, bo joga była jakby normalną częścią kulturowego świata w tamtym czasie. Natomiast chodziło raczej o te wpływy kościoła, zwłaszcza tego życia monastycznego, ortodoksyjnego, prawosławnego, a więc medytacja, praktyki oddechowe. It's called hesychazm. It's in my book, you see. I think it's very important to remember this old monastic breathing. Myślę, że to bardzo ważne, żeby pamiętać o tej starej monastycznej tradycji oddechu. That's why the book was so difficult to translate. I z takich powodów ta książka była tak trudna do tłumaczenia. You can see the interweaving. Widzimy, jak wszystko się przenika. Yes, still coming close, very close to Grotowski, as I. And we have to, because I started with Grotowski, so I went backwards. I zbliżamy się, rzeczywiście zahaczamy znów o Grotowskiego i musimy, bo zaczęłam od Grotowskiego i cofnęłam się. One of the answers that Grotowski gave, as he was a professor of College of France, being asked about the possibility to bring together the theater of presentations, of productions and the art as beatmaker, he answered that probably there is some path in the Orthodox traditions of singing. That's what struck me as well. It is Orthodox singing. Then if you go to the Russian Orthodox Church and you're listening to the singing, the key is there. He had probably some, he meant maybe probably Orthodox Russian, but that's why the Greek canon.
even, let's say... Well, but there are shades, yes. And Mount Athos. And with the Mount Athos. Mount Athos from Asinium is another shade. So, from the very beginning, the very term Pur came out of the Flachian's inspiration from Pseudo-Dionysi. So, that they read it. Actually, it was published in '30s in Poland, a lot, by Ossolineum in Lviv. Mm-hmm. And Flachian had all of those books. Yeah. Reading those books, we as well have another key to understand the Christian terms. And I think we shouldn't forget this, not because we need tradition necessarily, but because we have a past. And because we have a future. We hope we have a future. Te związki z Grotowskim oczywiście zahaczają o, o kwestie związane z... Pieśniami. Z pieśniami, tak, z pieśniami i z kluczem, tutaj profesor Szewcowa mówi, kluczem jest to, kiedy usłyszymy śpiew w rosyjskim kościele. Oczywiście też pojawiały się związki z górą Athos i tutaj były wspomniane inspiracje Ludwika Flachiana dziełem, czego ja na dobry język tłumaczę. Jest taki termin polski, że hezychazm na polski. Hezychazm is the Russian school of the old Greek school. It is banks as well planning to the event ancient Egypt. Absolutely. But that is the roots. The roots is so ancient. It's so ancient. It's ancient Egypt. The Asiatic tradition. Fathers of Sinai. Yes, it comes from Greek. And these were all breathing. Hezychazm jest to termin wywodzący się nawet z Egiptu starożytnego i wszystkie te praktyki odnoszą się do oddechu. Nie starożytnego Egiptu. Nie, chrześcijańskiego Egiptu. Chrześcijańskie znaczy. Pamiętajmy, że chrześcijanie złożyło się w Egipcie. W Egipcie epoki Aleksandryjskiej. But these are very ancient roots of religion, very ancient roots of Christianity. I read many books about the beginnings of Christianity when I was writing this book. This book took me 10 years. Napisanie tej książki zajęło mi 10 lat. Czytałam. Pisząc ją, czytałam wiele książek o wczesnym chrześcijaństwie. Because I couldn't write a single word without knowing how to explain it to my reader. I zajęło to tyle czasu, bo nie mogłam napisać choćby jednego słowa, nie wiedząc jak je wytłumaczyć czytelnikom. If I said hesychasm without explaining first the orthodox content, how the orthodox content is built into the system, you're asking about the system, I explain that too in the book, then I had to understand what hesychasm was, then I had to go back in time, and move back in time, and back in time, so that I understood exactly what I was talking about. Jeżeli chciałam posłużyć się takim terminem jak hesychasm, musiałam cofnąć się znacznie w czasie, żeby je zrozumieć, a później jeszcze w czasie, i wykonać wiele takiej pracy badawczej. It's hard work. To trudne zadanie. It's more than 2 hours. Yeah, we have to stop. I want to conclude with just the opening, because we know very well why we are here, why we are heading here. We are planning, and I would like to declare now that this coming back to Grotowski Stanisławski conference and a meeting, which is indeed a project, not only a conference. And publishing this book would like to reintroduce this issue. I still have in my mind, and you gave some answer already, my perspective, because speaking about Grotowski and Stanisławski, I don't want to speak in the chronological, let's say, trajectory here or path, right? Letting them asking each other. We can guess much easily what kind of question Grotowski had to Stanisławski, but I would like to hear what kind of question Stanisławski could have to Grotowski. I have some for you. That's the first thing, because that's very, very fascinating. It's easier to say what Grotowski owned from Stanisławski, because time matters, but not as what Stanisławski owned from, what kind of question could ask
Well, see, in my book I talk about the link between Grotowski, Stanislavski, Peter Brook and Vasiliev, a quartet. I put them together. It's interesting. It's really interesting. It's interesting because what I realized I was putting it together was the clarity. Peter Brook actually puts it very clearly. Do you remember in the section, Peter Brook says that Grotowski uses this as a vehicle because Grotowski loses the idea of art. Brook doesn't say this, but it's a question I would have to you about what would Stanislavski ask Grotowski? He would say, why have you lost the sense of art? Why are your actions really almost as if they were just actions unto themselves? Yeah. So that's the question of the audience is important. Audience. Yeah. So the third question would be what audience would ask both guys. Ja może kawałeczek tylko przetłumaczę. Do you would have a question for the kid in the red coat wants to ask something. Okay, 10 questions at a time. This lady in the red. I just need to translate because there was a whole bunch of. Oh, sorry, I keep forgetting. I keep thinking we're speaking all languages together all at once. Unless. Chyba, że nie jest po polsku. Czy po polsku trzeba to, czy potrzebne jest tłumaczenie właśnie na polski? Bo to każdy zrozumiałby. Czy my jednak rozumiemy angielski? Dla mnie tak. No, o, jest przepraszam. Ja byłem wychowany w szkole prawie polsko-rosyjskiej. No, taka była szkoła kiedyś u nas. Uczyli rosyjski. No, a ja nie rozumiem rosyjskiego. Ja tutaj się krótko tak streszczę w kontekst. Chodzi o związki z Grotowskim i o pytania, jakie, nie tyle pytania, jakie Grotowski mógłby zadać Stanisławskiemu, ale o to, jakie Stanisławski mógłby zadać Grotowskiemu. I tutaj profesor Szercowa powiedziała, że analizowała czterech reżyserów we wspólnym kontekście, czyli właśnie Grotowskiego, Stanisławskiego, Brooka i Wasiliewa. I to jest ciekawe zestawienie. Ciekawe zestawienie między innymi dzięki temu, jak jasno sformułował tę kwestię Peter Brook, mówiący o tym, że Grotowski posługuje się tym jako wehikułem, ale traci jakby sense of art, traci poczucie sztuki, traci kontakt ze sztuką. I pytanie, które mógłby zadać z tego powodu Stanisławski Grotowskiemu, jest właśnie, dlaczego straciłeś poczucie tego, czym jest sztuka. Somewhere in this book, I quote Peter Brook, and I think he really asks the question correctly about art as vehicle to the individual soul, to the individual action, to the individual journey, and the difference between this and still creating what we would call a work of art, a work of theatre, a theatre work. Tak, więc w którymś momencie w książce rzeczywiście cytuję Brooka, który stawia jasno to pytanie o tym, gdzie jest granica między taką podróżą w kierunku odkrywania duszy, odkrywania about discovering soul, about discovering the individual journey, tej właśnie osobistej podróży. Tak więc różnica między tym a stworzeniem de facto sztuki teatralnej, widowiska teatralnego. The work, the dzieła work. Teatralnego, dzieła, pracy teatralnej. Dzieła teatralne. That's what I think Stanislavski would ask. One, I hope that they will speak about voice. O to spytałby Stanislavski. Stanislavski was
maniacal about voice. Absolutely maniacal. Stanisławski dość maniakalnie traktował kwestię głosu. Pytanie, kierujemy pytanie w stronę pani, czy pani chciała zadać? Nie, nie, nie. Ja mam pytanie, ja po prostu jestem zapłacona całą dziecką, bo ja mówię Rosjankę. Ja tutaj rozumiem tutaj trochę po polsku, po polu trochę po angielsku, a tak... Wy mówicie po rosyjsku? Da, ja jestem przyjechała z Sankt-Peterburga. A u was jest вопрос? Мне просто очень интересно то, что происходит здесь, и то, что вы привезли такую книгу о Станиславском, о его системе, для меня вообще очень-очень значимо, потому что я долгое время жила в Испании, где нет, в принципе, театра как действия. Да, 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 да. И когда я приехала в Польшу, простите, przepraszam Państwa, że ja mówię po polsku, ja nie... Wy możecie rozmawiać z Pani Marii po angielsku, ja mogę po hiszpańsku, ale ja wiem, czy to dla Was będzie różnica. Nie trzeba rozmawiać, ale trzeba rozmawiać. Myślę, że Was może po polsku. Что в Польше есть много людей, которые понимают русский. Пани приехала с Петербурга, с актером, хотела задать питание пани профессору на темат тego, że ponieważ w tym momencie pracuje w Hiszpanii głównie. I Katia, możesz... I w Hiszpanii nie ma takiego teatra, który jest... Nie ma, nie ma w ogóle tej teatra, w którym my mogliby rozmawiać o systemie. O systemie, jakby to nie była praca aktora nad sobą, czy praca aktora nad rolą. No, może ja tego nie widziałam, nie znam. Nie widziałam. The system, вы понимаете по-английски? Да, я понимаю. The system is a very contentious question in the work of Stanislavski, because Stanislavski himself used to put it in inverted commas, because his company used to poke fun at him, ironically, oh, Stanislavski's system. So he wrote system as if he didn't believe in the word. In fact, he didn't think he had a system. He thought only that there were способы, приемы, methods, but no system. Słowo system w odniesieniu do Stanisławskiego jest dość takim śliskim terminem, dlatego że sam Stanisławski umieszczał system w cudzysłowie i używał tego słowa tylko dlatego, że jego grupa jakby żartowała, naśmiewała się z niego, mówiąc o systemie Stanisławskiego. On sam... Чудак. Какой чудак это Станиславский? Какая ерунда эта система? His own actors wouldn't support him. Jego właśnie, jego aktorzy nawet nie wspierali go w tym systemie. On sam wierzył raczej w to, że istnieją drogi, że istnieją sposoby, że istnieją metody, ale niekoniecznie system. In fact, he said, right at the end of his, he writes in the one of these two books that you were talking about, Tomek. He writes, there is no system, нету системы, только есть природа. There is only nature. We are what we are. That is inside us that we can do, but there is no system. I napisał nawet w jednej z tych dwóch książek tutaj wspomnianych przez profesora Kubikowskiego, że nie ma systemów, jest tylko natura. Jesteśmy tym, czym jesteśmy, a systemów nie ma. It's what we are
humanly, biologically, all right, you said the abstract spirit and soul, but it's how we feel. Let's forget soul. Let's talk about feelings. We all know what feelings are. That's quite concrete. I laugh, I cry, I'm angry, I'm cross. These are concrete expressions of emotion. And by the way, you talked about the subconscious being abstract. For Stanislavski, it was not abstract. It was actually a process of some kind of moment of great inspiration, which came from the unconscious. A więc jesteśmy tym, czym jesteśmy, w sensie biologicznym, w sensie emocjonalnym, w sensie też duchowym, aby uniknąć tutaj nieprecyzyjnych terminów, możemy mówić o uczuciach, bo uczucia są tym, co jest w jakiś sposób bardziej, co czujemy bardziej konkretnie. Tutaj pan też kontestował słowo podświadomość, ale dla Stanisławskiego podświadomość była czymś bardzo konkretnym. Feelings. Uczucia. Dobrze, będziemy rzeczywiście zamykać. Bo teraz już będziemy z tymi matkami, tak? I so we have to waiting for this questioning each other, Gutowski and Stanisławski. But this book we prepare us. This is my strategy. Let's go. Let's hope the readers can breathe. Yeah, I've read it a few times, I promise. Ta książka jest sposobem przygotowania się właśnie do tego wspólnego pytania dla Grotowskiego i odpytywania się do Grotowskiego i Stanisławskiego. Ja chciałem podziękować pani profesor za... I want to give thanks to professor. Za grę ciała. As well for your body language. Prawie, że pojąłem angielski. Because this he understood English. Thank you. It's because I articulate. Articulacja joints. Dziękuję Państwu. Jeszcze raz dziękuję Pani Profesor. Może jednak trochę tak.